Bezrobocie to ogromny problem społeczny, z którym boryka się wiele samorządów w Polsce. W tej kwestii powiat lubański na tle innych powiatów nie wypada źle, bowiem na koniec roku 2013 bez pracy pozostawało niecałe 4000 osób na 57 tysięcy wszystkich mieszkańców. Najcięższa sytuacja na rynku pracy poszczególnych gmin powiatu istnieje w Lubaniu, bowiem w mieście zarejestrowanych było blisko 1300 osób. Na koniec 2013 roku w powiecie lubańskim zarejestrowaliśmy niewiele ponad 3900 osób bezrobotnych, z tego w mieście Lubań niecałe 1300 osób. Możemy zaobserwować, że sytuacja na rynku pracy się polepszyła z uwagi na to, że liczba bezrobotnych w stosunku do roku ubiegłego spadła o około 400 osób. Widzimy, że nastąpił przyrost miejsc pracy. W stosunku do roku 2012 tych miejsc pracy było więcej o około 20%. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy najwięcej osób bezrobotnych znajduje się w przedziale od 25 do 50 roku życia. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych są w przedziale od 25 do 50 roku życia, natomiast osób młodych mamy niewiele ponad 600, czyli to jest jakieś 15% wszystkich bezrobotnych, natomiast osób powyżej 50 roku życia jest ponad 1100, czyli jest bardzo znaczna grupa osób bezrobotnych. Są to takie osoby właśnie o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, długotrwale bezrobotne. Aby zniwelować bezrobocie, Urząd Pracy realizuje wiele przedsięwzięć mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W roku 2013 realizowaliśmy dwa główne projekty. Były to środki Funduszu Pracy oraz środki unijne. W ramach tych projektów część osób otrzymała środki na działalność gospodarczą. Zorganizowaliśmy ponad 400 miejsc stażowych. Pewna grupa osób bezrobotnych rozpoczęła szkolenie, po którym mieli gwarancję zatrudnienia. Były organizowane roboty publiczne, część przedsiębiorców otrzymała środki na doposażenie stanowisk pracy. Łącznie udało nam się objąć różnymi formami aktywizacji zawodowej około 900 osób. I to wszystko miało wpływ na to, że bezrobotni mieli większe szanse na podjęcie zatrudnienia. Podobne programy będą również wdrażane w roku bieżącym. W ramach środków unijnych planujemy zorganizować 270 miejsc stażowych. Dla 105 osób planujemy udzielić bezwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast dla 45 bezrobotnych chcemy sfinansować stanowiska pracy u przedsiębiorców. W ramach tego projektu unijnego, może ja powiem, jakie grupy będą objęte. Młodzież NET, czyli to są młodzi ludzie do 25 roku życia, którzy nie pracują, nie uczą się, nie odbywają żadnego kursu. To głównie dla tych osób te środki są przewidziane. Dla osób powyżej 50 roku życia, dla niepełnosprawnych i dla osób długotrwale bezrobotnych, bo jak Państwo wiecie, tych osób mamy bardzo dużo, około 60% są osoby długotrwale bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację bezrobotnych mieszkańców wykorzysta również środki z Funduszu Pracy. Planujemy sfinansować szkolenia dla 60 osób bezrobotnych, którzy będą mieli zagwarantowane zatrudnienie po odbyciu szkolenia. Planujemy zorganizować roboty publiczne w gminie. To są dwie gminy, które się zgłosiły do tego. To jest Leśna i Olszyna. Organizujemy prace społecznie użyteczne w Świeradowie. Dla kilku osób planujemy udzielić środki na podjęcie działalności gospodarczej. Finansujemy również części bezrobotnych kosztów dojazdu. Są to grupy takie jak osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne. No i oczywiście szkolenia aktywnego poszukiwania pracy w ramach klubu pracy. Na te zadania w tym roku wydamy około 2 milionów złotych. Postanowiliśmy spytać mieszkańców Lubania, jak oceniają rynek pracy w mieście. W Lubanie jest łatwo o pracę? Chyba raczej nie. Dlaczego? Dlaczego? Bo jak nie ma żadnych zakładów? Nie ma nic, tylko prywatne. A pan poszukiwał kiedyś pracy? No raczej nie, ja prywatnie robiłem to. A teraz jestem tak po wypadku, to jestem normalnie. Także nie, ale wiem, że jest ciężko o pracę. Wszystko wyjeżdża, nie? Za granicę przecież. Jest mały rynek, bo może wąski, jak rynek pracy. Praktycznie o miejsca, które już
były wolne, no, praktycznie do przyjęcia do pracy, już są obsadzone. No, takie są tylko cały czas. Cały czas i zawsze jest tylko potem, proszę czekać na telefon. Lubań jakoś został daleko w tyle z poszukiwaniem jakichś środków, które by zobligowały czy zmobilizowały młodych do podjęcia w Lubaniu, bo trzeba przyznać się, że bardzo duża jest duża skala bezrobocia młodych z ukończonymi wyższymi wykształceniami. To jest takie przerażające, natomiast młodzi podobno, ci wykształceni, zawsze gdzieś znajdą pracę. No w Lubaniu jest ciężko i ja jestem tym troszeczkę taki zasmucony, bo cóż można powiedzieć. Lubań się rozbudowuje, jest ładniejszy i tak dalej, a tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to jest w moim odczuciu źle. Czy uważa pani, że w Lubaniu łatwo jest dostać pracę? No nie, ja za pracą nie chodzę, jestem emerytką, ale z tego, co słyszę, to nie.